Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na przepyszną drożdżówkę z sezonowymi śliwkami oraz z kurszonką. Potrzebne nam będzie 300 g mąki, może to być mąka chlebowa bezglutenowa, szczyptę soli, 7 g drożdży suszonych, 1 łyżeczkę cukru waniliowego oraz 50 g cukru. Do tego 3 żółtka i 1 jajko rozmiar M. 160 ml ciepłego mleka i wyrabiamy przez około 10 minut, aż wszystko dobrze się połączy. Po tym czasie dodajemy 30 g masła albo miękkiego, albo roztopionego i jeszcze chwilę wyrabiamy. Ciasto przykrywamy szczelnie folią spożywczą i odstawiamy do wyrośnięcia na około 60 minut. Kruszonkę robimy z 50 g masła, 40 g cukru i 80 g mąki, może być bezglutenowa. Śliwki myjemy, suszymy i pestkujemy. Jeżeli są duże, to można je podzielić na ćwiartki. Ciasto pięknie wyrosło po godzinie u mnie. Przekładamy je na blaszkę 24x24 i dobrze całość wyrównujemy. Układamy śliwki z kurką do dołu. Polecam użyć dużej ilości śliwek. Ciasto dzięki temu jest smaczniejsze i raczej nie ma ryzyka, że wyjdzie nam zakalec albo się nie upiecze. Całość posypujemy kruszonką i ciasto jeszcze raz odstawiamy do napuszenia na około 20 minut. W tym czasie nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. Napuszone ciasto pieczemy około 35 minut, grzałka góra, dół. Ciasto jest piękne, puszyste, rumiane. Pierwszy raz w moim przypadku robiłam ciasto z mąki bezglutenowej i muszę stwierdzić, że bardzo mało różni się od takiego tradycyjnego, więc polecam. Ten przepis oczywiście doskonale wychodzi ze zwykłą mąką glutenową. Dziękuję Wam za uwagę i polecam ten przepis. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!